Przed nami kolejne tenisowe emocje. Już 24 lipca na kortach klubu tenisowego Zabrze rozpocznie się 8. edycja turnieju ITF Seniors Zabrze Cup. Kategorii ITF Seniors nie ma podziału na amatorów zawodowców. Jak ktoś skończył 30 lat, już może brać udział w swojej kategorii. I tu nieważne, czy to będzie Federer, czy ktoś tam inny, czy Nadal. Jak ma ochotę zagrać, to może przyjechać zagrać. Nie ma podziału amatorów zawodowcy. Każdy może grać, kto chce, jak masz swój wiek skończony. Obecnie mam zgłoszonych 100 osób. Jak zawsze za granicą ilość była gdzieś 1/3, w tym roku w czasach pandemii mamy skromną ekipę ze Słowacji, z Czech i z Niemiec i jedną z Ukrainy. Oczywiście kobiety i mężczyźni. Kobiet mam 16 zgłoszonych, a reszta to płeć męska. Kategorie są od 30 do 90 roku życia. My mamy od 30 do 80 roku rocznika. Tam jest 3 mężczyzn, a kategorie są co 5 lat, czyli 30, 35, 40, 45 i tak po kolei. Tutaj za ten turniej nasz wygrany to jest taka ranga nie najwyższa, 200 punktów do klasyfikacji światowej. Rankingu ma pierwszy, drugi ma 140. Oto gramy. A przy okazji gramy, żeby po przerwie rocznej się spotkać znowu w znanym towarzystwie, które w tamtym roku było wyłączone z życia sportowego. Zapowiada się więc dobra zabawa i prawdziwa gratka dla fanów tenisa. Każdy zainteresowany może odwiedzić korty przy ulicy Piłsudskiego 83 i dopingować zawodników. Wiadomo, że zainteresowanie jest tylko przeważnie znajomych i rodzin. Nigdy za dużo osób nie było na takich rangach turniejów, ale zawsze parę osób jest, coś zainteresowanych przyjdzie zobaczyć. W czasach pandemii musimy zachować jakieś tam rygory odnośnie pandemii, tam odległości, takie rzeczy, no ale to jest wszystko do zrobienia na świeżym powietrzu. Dodatkową korzyścią z przyjścia na turniej będzie możliwość zaszczepienia się. Kolega wystąpił z taką akcją Szczepmy się i w sobotę będzie można od godziny tam 9 do 16 zaszczepić się na naszych kortach. Oczywiście to jest dostępne dla wszystkich ludzi, nie tylko dla uczestników. Myślę, że uczestników to mało kto będzie, bo większość zaszczepionych jest, ale przy okazji tego będzie można przyjść na tenisa i ewentualnie się zaszczepić, jak ktoś będzie chciał z rodzin czy znajomych, którzy będą brali udział w turnieju. I nie tylko. Osoby zainteresowane będą mogły zaszczepić się bez rejestracji i bez wcześniejszego umawiania się. Chętnie otrzymają szczepionki firm Pfizer lub Johnson & Johnson. Turniej potrwa do wtorku 28 lipca. Wstęp na korty jest bezpłatny. Początek gier zaplanowany jest na godzinę 9.